Freud, Bergson, Nietzsche. To były idee i zbieżne, i w pewnym sensie indywidualne, odrębne. Ale to wówczas za sprawą tych idei rozpadał się powoli pewien porządek w kulturze ukształtowany w drugiej połowie XIX wieku. Odcinek drugi. Jankowski, Bat, Stern. We wspomnieniach pojawia się Jankowski jako prekursor polskiego futuryzmu. Niewątpliwie zbliżył się do eksperymentu futurystycznego, podjął próbę reformy polskiej poezji. Jeszcze na pewno nie wiedział, iż zainicjuje to cały ruch, całe zjawisko awangardowe. Ale była to tylko chwila, był to moment, który wszakże stał się iskrą zapalną dla tej wczesnoawangardowej formacji polskiej literatury międzywojennej. Afisz, szyld, reklamy, kino, kabaret, komin, trąbka samochodu, ryk syreny, brzęk elektryczny tramwaju, hurkot maszyn, świst skrzydeł i furkotanie śmigła, trzask walących się domów, felieton, artykuł na szarej płachcie gazety pisane w pośpiechu i gniewie, elektryczność miast, piosenka. Życie Jerzego Jankowskiego obfitowało w wiele dramatycznych zawirowań. Z wileńskiego gimnazjum został wydalony z wilczym biletem, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w Kronsztadzie rozpoczął studia prawnicze w Petersburgu. Nie ukończył ich również w odpowiednim czasie, gdyż należał wówczas do Polskiej Partii Socjalistycznej i musiał wykazać gotowość wobec nadchodzących wydarzeń. Został wówczas oddelegowany do Łodzi w celu prowadzenia pracy agitacyjnej wśród robotników. To była niewątpliwie dla niego przestrzeń egzotyczna, ujrzana po raz pierwszy. Miasto, które było zjeżone kominami zamiast wież kościelnych. Na pewno wpłynęło to na jego twórczość już okresu futurystycznego. W latach 1912-1913 Jankowski wystąpił z krytyką Aleksandra Świętochowskiego i równocześnie z krytyką westchnień mgieł, jak napisał, zresztą sięgając do wierszy Norwida, tych westchnień, które spowijały polską literaturę i polską kulturę. Do podjętego dzieła futuryzacji sztuki polskiej Jankowski mógł powrócić dopiero w roku 1919. Wtedy dołączył do działającej już praktycznie od roku grupy futurystów warszawskich Anatola Sterna i Aleksandra Wata i w tym samym roku 1919 publikuje swój pierwszy i zarazem ostatni tom Tram w poprzek ulicy, skróty, prozy i poemy. Niebieskie oczy proletariatu, tak jak niebieski jest nad Polską świt. O wierze waszej świat przekaże światu międzynarodowy futuryzmu mit. Fabryki, kominy czarne jak sztandary, czarne niby lotny dzielnic ludu proch.
Wy zapamiętacie bezmiar tej ofiary, kiedy osypywał was mitralię z groch. Wyzywają wroga oczy robotnicy, widzą one wszystko spoza rygla bram. Czyjeż biło serce, gdy w poprzek ulicy legł między beczką przewrócony tram? Zwyciężył wodę płomień krwawy, salw oddalonych suchy trzask. Przywiódł w świątyni starej nawy futuryzmu wrzask. Tram w poprzek ulicy wydrukowany został na szarym papierze pakowym i oczywiście w uproszczonej ortografii. To musiało zaszokować odbiorców, którzy byli przyzwyczajeni do młodopolskiej ornamentyki zdobiącej książki, do młodopolskiego kunsztu edytorskiego. Jarosław Iwaszkiewicz wspominał będzie, że tram w poprzek ulicy wystawiony w księgarniach, w witrynach księgarni po prostu straszył przechodniów właśnie tym zapisem zbliżającym się do zapisu fonetycznego. Jankowski to tragiczny zwiastun i Jan Chrzciciel futuryzmu polskiego. Symbol nowej, odradzającej się psychiki polskiej. Tram w poprzek ulicy to świadectwo zboczenia indywidualności zdrowej na niezdrowe drogi. Wydaje się, że strategia skandalu stosowana w praktyce była strategią bezpieczną, ale czasami kończyło się to tragicznie. Tak jak w przypadku Jerzego Jankowskiego, który swoje życie artystyczne połączył z życiem, z egzystencją i doprowadziło to do tragicznego finału. Choroba wyeliminowała go z życia literackiego i 20 lat życia spędził w zakładzie psychiatrycznym. Był odwiedzany przez przyjaciół i jeden z nich wspominał później, że Jankowski był tam papieżem i królem. Rządził, reformował świat i ludzkość. Podobno miał wierną sobie świtę, rekrutowaną pośród pacjentów, ale była to świta naprawdę wierna i słuchająca go nieustannie. Życie Jankowskiego zakończyło się tragicznie w 1941 roku, kiedy hitlerowcy rutynowo likwidowali szpitale psychiatryczne. Zginął także Jerzy Jankowski, a robiono to wstrzykując chorym fenol w serce. Pat Stern! Aleksander Watt urodził się w roku 1900, więc jest właściwie rówieśnikiem swojego XX wieku. Urodził się w rodzinie żydowskiej, z tym, że akurat w tej rodzinie żydowskiej, w jakiej on się urodził, nie przywiązywano tak wielkiej wagi do religii, obchodzono zaledwie tylko kilka świąt żydowskich, z tych najważniejszych. Był to przede wszystkim dom polski, jednak jego ojciec bardzo dużo czytał polskiej literatury. W domu od samego początku było bardzo dużo książek. Mój ojciec był renomowanym kabalistą. Sam Cadyk z Góry Kalwarii przysyłał do niego swoich teologów po interpretację ciemnych tekstów. Sam był bardzo pobożny i pobłażliwie wysłuchiwał moich argumentów z darwinowskich broszur. Byłem ateistą darwinowskim w 7 roku życia. Aleksander bardzo wcześnie, około wieku lat 3, zaczął czytać bardzo dużo książek. I tak mu zostało właściwie do 18 roku życia. To był taki moment, kiedy właśnie przyszła taka eksplozja jego własnego talentu, ale pod wpływem wielu lektur, pod wpływem tego, jak kształtowały go lektury w języku francuskim, w języku niemieckim. Czytał bardzo dużo pism filozofów, czytał wiele powieści. Rzeczywiście trzeba przyznać, że jak na 18-latka był niezwykłym zupełnie erudytą. W 18 roku życia zbuntowałem się. Śmieszny, ubogi, brzydziutki,
Faust. Faustina Warszawski. Chciałem żyć. Stąd mój futuryzm. Donato Stern był rok młodszy od Aleksandra Watta. Urodził się w roku 1899. Tak się stało, że losy Watta i Sterna w pewnym momencie ich biografii zaczęły się splatać, mianowicie w liceum. I to jest to ostatecznie jakby taka droga. To były dwa niezwykłe zupełnie talenty, które starły się jakby w okresie licealnym. I to starcie zaowocowało w postaci zaangażowania się obydwu tych pisarzy w ruch futurystyczny. Aha! Użyty klucz od przepaści. Idiota. Bydło. Drań. Cholera. To ja palę w inkwizytorskim wnętrzu mego mopso żelaznego piecyka. To ja się palę w pośrodku między mną współleżącym z jednej strony, a mną tak samo z drugiej strony piecyka. Oglądam złowrogie dłonie tego z jednej strony i tego z drugiej strony. Z jednej i drugiej strony siedzę ja. To ja. Z jednej strony. I ja z drugiej strony. Watt pisze Mopso Żelazny Piecyk w roku 1919. Tekst ukazuje się z datą 1920, z tym, że ważną rzeczą jest, że dopiero 4 lata potem, do roku 1924, André Breton publikuje swój słynny manifest surrealizmu. Więc Watt uprzedził Bretona właściwie o 4 lata, trzeba uznać go za prawowitego twórcę ruchu surrealistycznego. Powieki i bez powieki, i bez, i bez, i poza. I poza dumała cicho i ciepło, a rosnąż ram skalał nieme bez usty. I smętne o ty, i ty, kosujko wierz chorych i klin bez wargich powiek, sztylet bez powieki. Wieki bez powieki. Powieki bez powieki. Struktura tego tekstu o tyle jest charakterystyczna, że niejako zawieszone zostały w tekście kategorie gramatyczne. Czasem trudno rozpoznać, co jest czasownikiem, co jest rzeczownikiem. Zatarte zostały reguły, które są regułami stałymi języka. Piecyk pisałem w 4 czy 5 transach w styczniu 19 roku przy 40 stopniach gorączki. Potem w noce zimowe, gdy wracałem z ekscentrycznych wędrówek cygańskich, przy żelaznym piecyku wprowadzałem się w stan transu, aby wyzwolić swoje wiedźmy. Rola Anatola Sterna dla ruchu futurystycznego była również ogromna. No to przede wszystkim pamiętajmy znowu poeta skandalista, poeta, który otwierał zupełnie nowe drogi przed polską poezją. Często opisywał teksty, które poruszały do głębi, teksty, które były tekstami właściwie skandalizującymi. Ulicą idąc czarną czuję, płyty parzą stopy moje przez twarde, skórzane podeszwy. I ktoś, ciała szukając, mokrą ręką wrażą, szarpie mnie niezgrabnie. Ubrania wszystkie drze, szwy. Oto błądzę już nagi. Smukłe swoje ciało, poddając spojrzeniom lepkim lamp na oku. Aż dopóki przecudownie mi się nie zachciało sposągowieć brązowo, wdarłszy się na coku. Anatol Stern swego czasu wyszedł na warszawską ulicę i wyciągnął pistolet. Po chwili wypalił z niego w głowę i upadł. Oczywiście zbiegła się duża ilość gapiów, przede wszystkim zainteresowanych tym, co się stało, któż to mógł popełnić samobójstwo na ruchliwej warszawskiej ulicy. Kiedy zbiegła się duża grupa ludzi, Anatol Stern po prostu podniósł się z chodnika i powiedział, że jego tomik jest do nabycia w księgarniach. Stern woził nagiego Aleksandra Watta w taczkach i rzucali
ulotki. Oczywiście zbiegowisko zrobiło się natychmiast, ktoś wołał policję, oni wykrzykiwali fragmenty swoich manifestów. Dzisiaj współcześnie określilibyśmy to po prostu strategią marketingową. Oni te swoje książki i poematy sprzedawali. Stern i Watt. Prymitywiści do narodów świata i Polski 1920. Cywilizacja, kultura z ich chorobliwością na śmietnik. Wybieramy prostotę, ordynarność, wesołość, zdrowie, trywialność, śmiech. Od śmiechu dusza tyje i dostaje silne, grube łydy. Wyrzekamy się dobrowolnie dostojności, powagi, pietyzmu. Liści laury, którymi nas wieńczycie, użyjemy jako przyprawy do potraw. Przekreślamy historię i potomność! Wiele wieczorków futurystycznych kończyło się wkroczeniem na scenę policji, ponieważ zawsze byli oni oskarżani o propagandę bolszewicką na przykład, więc często policja szukała broni, co było oczywiście absurdem. Nie kończyło się to dla futurystów dobrze, bo albo trafiali do aresztów, albo po prostu policja rekwirowała im kasę. Prowokowaliśmy towarzystwo warszawskie kpiną, awanturami na wieczorach, wulgaryzacją pięknych, konformistycznych uczuć na recitalach poetyckich. Relacje pomiędzy futurystami, przynajmniej pomiędzy Wattem i Anatolem Sternem, a krytyką literacką i mieszczaństwem układały się od samego początku źle. Jedynym właściwie krytykiem literackim, który sprzyjał koncepcjom Watta i Sterna, był Witkacy. Nie każda nowalia jest istotną artystyczną zdobyczą. Do ostatnich zaliczyć należy mimo całej bibelatowatości mopso-żelazny piecyk Watta. Oby kiedy wymarzył w nim jaką wielką konstrukcję, mającą te same zalety, co jego małe klejnoty. Oby Watt stał się co najmniej kilowatem. Natomiast pozostali krytycy bardzo często piętnowali. Jerzykowski, który w końcu dysponował znakomitym piórem, w końcu był rzeczywiście najważniejszym krytykiem dwudziestolecia międzywojennego, nie potrafił rozpoznać w futuryzmie niczego, co byłoby warte uwagi i nie przywiązywał do tego ruchu, przewidując jego krótki żywot, nie przywiązywał do tego ruchu właściwie żadnego znaczenia. Cywilizacja, kultura z ich chorobliwością na śmietnik. Przekreślamy historię i potomność. Właściwie w połowie lat 20. naturalną śmiercią futuryzm, przynajmniej w tym odłamie warszawskim, umiera. I właśnie drogi Watta i Sterna rozchodzą się. W 1924 roku ukazuje się wspólny tom poetycki Anatola Sterna i Brunona Jasińskiego, Ziemia na lewo. To była próba manifestacji nowego spojrzenia na literaturę i sztukę już ideologicznie zaangażowaną. Była to próba wyciągnięcia ręki do środowisk lewicowych i tych skrajnie lewicowych. Próba, dodajmy, nieudana. Ta druga strona, jak się okazało, nie była zainteresowana taką formą poezji awangardowej, która jednak stwarzała barierę odbioru. Wobec tego Anatol Stern podążył swoją drogą w latach 30. oczywiście przede wszystkim zajmując się przemysłem filmowym, był wziętym scenarzystą, autorem jednak przeciętnych bądź też po prostu złych filmów. Jednakże widzę, że mój zakaz jest przestrzegany. Wszyscy piją tylko lemoniadę. Co pani będzie piła? Chyba to lemoniadę. Lemoniada. Momencik. Nigdy nie próbowałam alkoholu, ale wyobrażam sobie, że to musi być wstrętne. Różnie powiadają. Proszę jeszcze, lemoniada. Stern uchodzi za nawet renegata futuryzmu. To jest ta osoba, która przesiaduje w Adrii, hula, ma znajomości, ma pieniądze, ma uznanie. Panie Buncyk, co pan robi? Dlaczego pan skacze? Ba,
Co, czy to tak trudno schwycić koniec sznurka? Po tym krótkim romansie z futuryzmem, który trwał mniej więcej do roku 25, Aleksander Watt zajął się redagowaniem miesięcznika literackiego. Miesięcznik literacki zbiega się akurat z tym okresem, kiedy Watt nawiązuje kontakt z ruchem komunistycznym. Sam członkiem komunistycznej partii nigdy nie był. Nie wytrzymawszy swojego nihilizmu, konsekwentnie, do końca, rzuciłem się z zamkniętymi oczyma w komunizowanie. We wrześniu 1939 roku, w momencie wybuchu II wojny światowej, Wattowie wyjechali do Lwowa. Próbowali uciekać na wschód i schronić się właśnie we Lwowie. We Lwowie Watt został wciągnięty do współpracy nad takim czasopismem polskim, które tam się ukazywało, nad Czerwonym Sztandarem. Jest to jeden zresztą z bardziej takich niechlubnych momentów akurat w historii polskiej literatury. Coś, co określa się często jako lwowską szkołę inżynierii dusz. Pisarze jako inżynierowie dusz, ten koncept oczywiście znany jest od Stalina. I tak było w przypadku Watta. Uwikłanych było znacznie więcej osób w sprawę Czerwonego Sztandaru, bo to nie tylko Watt, ale także Władysław Broniewski i sam Bojrzeleński tak samo. Watt ze swoimi poglądami antystalinowskimi zbyt często odnosił się publicznie. Nie można było tego akurat robić we Lwowie i akurat w 1939 roku. Prawda? W wyniku prowokacji Watt został aresztowany i trafił po raz pierwszy do więzienia. Później Wattowie wracają do Polski. Przez jakiś czas udaje im się tutaj prowadzić całkiem spokojne życie. Watt występował jednoznacznie przeciwko doktrynie realizmu socjalistycznego w literaturze i sztuce, która stała się tu od koniec lat 40. w Polsce taką doktryną obowiązującą. Przeciwko temu Watt wystąpił jednoznacznie. No to wywołało i konsekwencją właściwie jego wystąpienia było to, że stał się on jednym z pryszczatych. Odsunęli się właściwie od Wattów wszyscy przyjaciele, stali sami. To jest corpus delicti nikczemnienia. Historii mojego znikczemnienia w komunizmie. Przez komunizm. Odtąd w Polsce nigdy nie pozwoliłem sobie na zapomnienie obowiązku elementarnego. Zapłacić. Płacić sobą za te 2-3 lata moralnego obłędu. Stern powraca do kraju wraz z żoną w 1948 roku. To jest bardzo zły moment dla poety z przeszłością awangardową. Stern, który był przyzwyczajony do sukcesów literackich w międzywojniu, do takich chwil, w których przynajmniej żywo komentowano jego dokonania, nawet jeśli nie aprobatywnie, w tym momencie odczuwa straszną pustkę. Po prostu nagle znalazł się gdzieś na marginesie życia literackiego. Człowiek, który właściwie kreował życie literackie w tym awangardowym nurcie międzywojennym. Po październiku 1956 roku młodzi poeci dokopują się do druczków futurystycznych, do tych publikacji, które pozostały już w niewielu egzemplarzach. Kiedyś zupełnie nie przywiązywano wagi do nich, więc również nie gromadzono ich na przykład w zbiorach bibliotecznych. I odnajdują futuryzm, w tym twórczość Anatola Sterna. Na moment zwracają się ku niemu, ku tej poezji. Stern zresztą bardzo chętnie spotyka się z młodymi poetami, chętnie komentuje ich nowe wiersze, a najchętniej opowiada o tym, co działo się w dwudziestoleciu międzywojennym w środowisku awangardowym. Czym był futuryzm polski? Poezja nasza zrywała z tradycjami przeszłości. Walczyła o nowy kształt życia i sztuki. Dążyła do zdynamizowania świata. Z tym, że Marinetti
pragnąc przerwać śpiączkę swojego narodu, głosił kult siły. Futuryści polscy zaś, podobnie jak rosyjscy, głosili hasła buntu w imię sprawiedliwości społecznej. Późny okres twórczości Anatola Sterna jest właściwie skrajnie różny od tego, co uprawiał w tym samym czasie Aleksander Watt. Dzieje się tak z Wattem, że właściwie od roku 1953 idzie cała seria tekstów publikowanych przez niego, które są naprawdę wysokiej próby tekstami poetyckimi, które wnoszą pewne nowe zupełnie wartości do języka poetyckiego powojennej polskiej poezji. W 1953 roku Watt zapadł na chorobę bólową, która miała być taką właściwie konsekwencją jego pobytu w Związku Sowieckim przede wszystkim. Wiedziałem, że z wewnętrznego i kategorycznego nakazu znów będę musiał podjąć swoją walkę rozpaczliwą, a nade wszystko samotną, beznadziejną. I serce ściskało się z przerażenia, ze słabości i rozpaczy. Ostatnie moje pole bitwy, wiersze przeciw bólowi fizycznemu, albo inteligencja przeciw bólowi. Kto kogo? Takim świadectwem zapisu cierpienia Watta jest sama jego poezja, zwłaszcza poezja pisana po roku 1953. Jest wiele tekstów, które bezpośrednio nawiązują do tego akurat motywu i Watt we wstrząsający sposób zupełnie opowiada o swoim cierpieniu. To jest poezja i tak jest w przypadku Dziennika bez samogłosy, który właściwie trzeba by uznać za taki stenogram cierpienia. W kolejne dni, kiedy Watt próbuje opisywać swoje doświadczenia związane z chorobą bólową, są zupełnie wstrząsające. I Dziennik bez samogłosek kończy się w momencie w 1967 roku, właśnie kiedy Watt podejmuje ostatecznie decyzję o popełnieniu samobójstwa. Anatol Stern umiera w roku 1968, a więc niecały rok po śmierci Aleksandra Watta.